Cześć, Krojkon. Drugi dzień, sobota. Jakąś godzinę temu dowiedziałem się o tym, że brakuje mistrza gry. Zostałem poproszony, zapytany o to, czy mogę poprowadzić sesję i się zgodziłem. Gra polega na tym, że dostaję taką zajawkę, którą wam za chwilę przeczytam. Na tej podstawie mam ułożyć scenariusz, w którym mają się znaleźć te wszystkie elementy. Przynajmniej większość, zdecydowana większość, więcej tym lepiej. I mają się pojawić na sesji. No i oczywiście gracze i mistrz gry mają się świetnie bawić. Więc czytam. Jest to szkic przygody. Temat przewodni, czyli coś, co ma się przewijać przez cały scenariusz, to jest poszukiwanie prawdy o sobie. Już na tym etapie nie jest to mój klimat specjalnie. Chodzi o to, że ja dostałem coś takiego i ja mam stworzyć scenariusz, w którym gracze będą poszukiwać samego siebie. Ja lubię zostawić tą kwestię graczom. Jeśli gracz chce stworzyć postać, która chce siebie poszukiwać, to ja mu to udostępnię i ja mu to umożliwię. Ba, jest to jeden z moich ulubionych typów postaci, gdzie moja postać próbuje odnaleźć siebie. To jest e-drive. Natomiast jeśli ja jako mistrz gry mam wymusić na graczach taką a inną konwencję ich postaci, bo to hasło wpływa na ich postacie, to mi się to nie podoba. To nie jest szkic scenariusza, to jest szkic przygody, to jest szkic również i postaci. No ale dobra, lecimy dalej. Główni NPC, alter ego jednego z graczy, szaleniec, który na końcu okazuje się być normalnym. Postać historyczna oraz gadające zwierzęta. No i miejsca, mroczne i opuszczone miejsce na początku sesji. To jest chyba jedyny element, który mi podpasował. Zakład dla obłąkanych. Myślę, że jakoś sobie damy radę. Dodatkowe komponenty sesji. Stan umysłu graczy. Stan umysłu graczy? Czy postaci? Nie mam zielonego pojęcia, co autor miał na myśli, ale będzie. Będzie stan umysłu graczy. Wizje związane z utratą przytomności. Dziwne, jako dodatkowy komponent sesji, ale okej. I kluczowa fraza. Słowa początkowe sesji. Od tego sesję muszę zacząć. Dziwne uczucie, że coś w waszym życiu jest nie tak. Nie daje wam spokoju od dłuższego czasu. Udało mi się opracować scenariusz. Tak? Tylko ja go rozumiem. Natomiast opowiem wam go, a później opowiem wam, jak się sprawdził w czasie sesji. Więc tak, przed grą, co się działo przed wydarzeniami, od których zaczniemy sesję? Otóż bogowie, dobrzy, założyli się ze złymi bogami, że wytrzymają na ziemi przez 7 dni. To uważno o to, żeby bogowie stąpili na ziemię i są pod postacią ludzką. Oczywiście w każdej chwili mogą sobie wrócić, jeśli chcą, ale w tym miejscu wkracza bardzo sprytny plan mrocznych bogów. Otóż te postacie zostały oczarowane muzyką. Ich pamięć o tym, kim są i jacy są, zostaje zatracona. Ona splata się razem z dźwiękami i wraz ze śmiercią grajka i zniszczeniem instrumentu rozpływa się po korytarzach podziemnej krasnoludzkiej twierdzy. To jest początek sesji. W tym momencie gracze się budzą. To oni są bogami, którzy stąpili na ziemię, żeby coś udowodnić bogom ciemności. To oni są bogami, którzy zapomnieli o tym, że są bogami, że w każdej chwili mogą coś zmienić. W każdej chwili mogą dokonać wielkich rzeczy. Na zewnątrz będą czekać na nich minioni, słudzy przydzieleni tym boskim awatarom do tego, aby im służyli jako przewodnicy po tym świecie. No i wymyśliłem tutaj kapłankę Shali, która będzie milcząca i nie będzie odpowiadać na żadne pytania, ale będzie usługiwać i pomagać, jak tylko może. Szalony leśnik, to jest jedna z tych postaci, którą tutaj można wprowadzić, czyli szaleniec, który
który tak naprawdę okazuje się normalny, tak? Ten szaleniec będzie nazywał postać być może Bogiem, albo nadistotą, albo moim wszechpanem, ale no będzie szalony, będzie rozmawiał ze swoim zwierzątkiem, będzie udawał, że rozmawia ze zwierzętami, albo albo coś w tym stylu, myślę, że coś takiego wymyślę, jeszcze mam sporo czasu, żeby to wymyślić. No i będzie krasnolud, który będzie przydzielony do kolejnego gracza. Krasnolud twardo stąpający po ziemi, bardzo pragmatyczny, twardy jak skała. Krasnolud jest towarzyszem Sigmara i krasnoludy nie wierzą, że Sigmar jest Bogiem, wierzą, że jest człowiekiem. Ten również będzie za wszelką cenę starał się udowodnić tej postaci, że jest zwykłym człowiekiem. Szalony leśnik będzie twierdził, że jest Bogiem, a Szalia, milcząca kapłanka, nie będzie nic mówić. No więc mamy tutaj pewien podział. Okej. Oprócz tego przygotowałem również las, druidyczny krąg, przytułek Szali z kaplicą oraz obóz wojskowy pod wezwaniem Sigmara albo coś w tym stylu. To są trzy lokacje dla trzech graczy, dla trzech bogów. Każdy z nich otrzyma tam wizję i wskazówki. W każdym z tych lokacji dowiedzą się czegoś ważnego. W lesie dowiedzą się, że... tego jeszcze nie ustaliłem czego. Natomiast w przytułku dowiedzą się, że bogowie opuścili ludzi. Że odeszli i wielkie nieszczęście się stało, bo chaos atakuje. W obozie wojskowym dowiedzą się, co to jest za chaos. Otóż w twierdzy krasnoludzkiej, w konkretnym miejscu, zalęgło się plugastwo Nurgla. To są wszystko oczywiście takie przesłanki, informacje, które będą tam zdobywać, które mają im zasugerować, że to oni mają się udać do tej twierdzy i rozprawić się z tym Nurglem i że są w stanie to zrobić. Chcę doprowadzić do takiej sceny pięknej, gdzie postawię przed nimi ogromne wyzwanie, powiedzmy przepaść, którą trzeba przeskoczyć. Dla Boga toż ten problem, po prostu sobie przeskoczy albo spowoduje, że ziemia się uniesie, albo prądy powietrza go uniosą, albo po prostu pojawi się w innym miejscu. Tak zrobi to Bóg. Natomiast ta postać nie jest pewna, czy jest Bogiem. Tak? Krasnolud założy ręce i powie, no jasne, skacz. Jedna gęba mniej do wyżywienia. Leśnik porozmawia ze swoim zwierzęciem i powie, że zatras się zgadza, tak? Należy skoczyć. No a kapłanka nic nie powie. Tak więc postać stanie przed wyborem, czy uwierzy w to, że jest potężna, czy nie, czy uzna, że to są to sztuczki chaosu i że ktoś gra z jej losem. Jest niedziela, trzeci dzień konwentu. Ja obudziłem się 5 minut temu. Za chwilę będą wyniki konkursu. Wczorajsza sesja udała się znakomicie. Bardzo dobrze. Miałem trzech graczy, w tym jednego sędziego. Udało się zrealizować wszystkie cele, jakie stały przede mną i przed graczami. No i zmęczony, czekam na wyniki. Co tam masz? Tutaj są kostki, tak? Do turnieju Złote Kości. Złote, srebrne i miedziane oczywiście. Zaraz otworzymy, specjalnie zamknięte, żeby jeszcze gracze nie widzieli, ani mistrzowie gry, prawda? Musi być na atmosfera. Więc a skąd będziecie wiedzieli, które są złote, które no są bo otworzymy, to wtedy będziemy wiedzieli. No dobrze. A co jeszcze można wygrać? Co jeszcze, Korsik, co jeszcze można wygrać? Można jeszcze wygrać duże ilości grubli, można wygrać podręczniki. To. Kols, co robisz teraz? Podsumowanie wszystkich ocen sędziów. Aha. Także troszkę liczenia, troszkę odnajdywania się w tym wszystkim i będę gotowy. Thank you.